No hejka, z racji tego, że ostatni streamek z projektu X jest niemożliwy do odtwarzania, postanowiłem zrobić taki króciutki opis czy skrót z tego, co udało nam się tam osiągnąć, aby zwyczajnie zachować ciągłość i uniknąć pytań, dlaczego part 12 jest niedostępny. Możecie także to potraktować jako taki jednoodcinkowy powrót do devlogów, podobnych do tych, co robiliśmy dla ESL-a prawie 3 lata temu. Swoją drogą, devlogi dla ESL-a nadal są robione. W opisie znajdziecie link na nasz kanał Northwood, który w całości jest skupiony na ESL-u, ale nie o tym dzisiaj. Jak już wspominałem, poprzedni part projektu X został zablokowany na całym świecie z powodu muzyki, jaka leciała w tle. Przez prawie 1,5-godzinny materiał przewinęło się kilkadziesiąt utworów, a do wielu z nich nie miałem prawa użytku. No i cóż, stało się i prawdopodobnie od następnego streama powrócimy do jakichś starszych playlist. Na początku streama omówiłem wszystko, co udało mi się osiągnąć podczas mojej nieobecności, a było tego całkiem sporo. Jak wspominałem, na streamie nad projektem X siedziałem kilka razy tygodniowo po około godzince, bawiąc się w usprawnianie niektórych podsystemów. W efekcie mamy nowy system serializacji, czyli innymi słowy nowy sposób zapisywania postępów w grze. Poprzednio całość była zapisywana w tak zwanym rejestrze. Jeżeli nie wiecie, co to jest rejestr, jest to po prostu taki sposób zapisywania danych, który sprawdza się w przypadku niektórych gier, takich jak SCPSL, gdzie jedyne dane, jakie trzeba zapisywać, to preferencje użytkownika, takie jak czułość myszy, głośność muzyki czy rozdzielczość. Jednakże większość gier z otwartym światem nie wykorzystuje już rejestru, gdyż takie rozwiązanie traci na przejrzystości z każdą następną zapisywaną informacją, stąd też ja postanowiłem z tego rezygnować i teraz cały postęp zapisywany jest w kilku plikach zapakowanych w jednym folderze. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, przede wszystkim możemy mieć na dysku nieskończenie wiele save'ów, no tak długo jak mamy miejsce na dysku, a cały folder można łatwo spakować i wysłać znajomym. Dodatkowo można łatwo zauważyć, który plik za co odpowiada. Mamy tutaj na przykład plik zapisujący relacje Tomka Oszusta z innymi graczami, a tutaj zapisywane są loginy i hasła użytkowników. Swoją drogą, będziemy musieli za niedługo pomyśleć nad jakimś haszowaniem, bo możliwość otwarcia jednego pliku i odczytania wszystkich haseł nie jest do końca bezpiecznym rozwiązaniem. Kolejną zmianą jest tak zwany kolor motywu. Jak zauważyliście, wszystkie elementy interfejsu mają zielony akcent, ale jeżeli się to komuś nie spodoba, możemy zawsze ten kolor zmienić w ustawieniach gry. Żeby na przykład, nie wiem, był czerwony. Jest to drobna zmiana, ale nawet jeżeli nie będziemy tego systemu wykorzystywali w przyszłości, to warto jest wprowadzić takie funkcje na bieżąco, żeby później nie trzeba było ręcznie ustawiać setki grafik i tekstów. Większą zmianą, jaką dodałem, to drzewko rozwoju, ale pozwolę tutaj sobie puścić fragment streama, żeby Hubert z przeszłości to wytłumaczył. Dobra, mamy tutaj oczywiście nasz początek handlu i jak widzicie mamy teraz 13 wolnych umiejętności, nie wiem czemu mnie nas swędzi. 13 punktów umiejętności, jeżeli klikniemy dwa razy na tę umiejętność, odblokuje nam się ona, jak widzicie znika nam jeden punkt i odblokowują nam się dwa korzenie. I możemy teraz pójść w handel z rzadkimi przedmiotami, tu mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Umożliwia handel z przedmiotami rangi niepospolity, z rzadkimi przedmiotami, egzotyczny i o dowolnej rzadkości, ponieważ itemy, co robiłem na streamie podczas... Na streamie na naszym Discordzie, bo tak samo robiliśmy parę streamów na naszym Discordzie. Nie na YouTubie, tylko na naszym Discordzie. Albo możemy iść w górę. Negocjowanie cen, czyli redukuje marżę do 75%. To jest teraz opisane w ten sposób, że gdy kupujesz lub sprzedajesz przedmioty, każdy sprzedawca nakłada marżę, przez co wartość ich przedmiotów jest większa podczas ich kupowania oraz mniejsza podczas próby ich sprzedaży. Sprzedawcy mogą stosować różne marże, jednak dzięki tej umiejętności zyskujesz możliwość wpływania na nie. Co to oznacza? Jeżeli jakiś przedmiot jest warty powiedzmy 100 zł, to gdy my go sprzedajemy, to on jest warty 100 zł. My nie nakładamy na niego żadnej marży, ale kiedy na przykład byśmy chcieli go odkupić, jeżeli chcemy odkupić go od kogoś, to będzie to 100 zł plus ileś procent marży. Co oznacza, że jeżeli na przykład dany NPC ma 20% marży, to będziemy musieli zapłacić za niego 120 zł. Natomiast jeżeli mamy tą umiejętność, to możemy redukować tą marżę o 75%, czyli że jeżeli była marża 20%, teraz będzie 15%, tak? No bo tylko 75% tej marży podstawowej, no bo 75% razy 20 to jest 15. Pozostałość streama raczej nie była zbyt ciekawa, głównie skupiliśmy się na naprawianiu bugów oraz poprawianiu systemu zapisywania danych i cóż, to tyle na dziś, do zobaczenia na następnym streamie. Tak jak mówiłem, devlog jest taki trochę krótszy, ale no, po prostu chciałem jakoś zapełnić tą pustkę po braku partu 12. To tyle na dziś, pa pa!